Podania i legendy są nieodłącznym elementem kultury każdego regionu. Ich znaczenie dla kultury współczesnej i zachowania tradycji wśród potomnych jest daleko większe, niż zwykło się o tym sądzić. Legenda ludowa bowiem bywa trwalsza od kamiennych budowli i przedmiotów ze szlachetnych metali, gdyż trwa w umysłach ludzkich pod nieśmiertelną, bezpieczną kopułą pamięci. Każdy, kto zbłądził w okolice Karkonoszy, odkryć z czasem musi niezwykłość tutejszej przyrody. Już zwykłe zioła i korzonki górskie są dwa razy grubsze od tych nizinnych. Krabrasie drogi, ale czyż nie wszędzie w ojczyźnie naszej cudne są dary natury? Bzdury! Czyż ty kiedyś porzeczki karkonoskie widział? Mówią, że ukazuje się pod wieloma postaciami. Ale niechże ktoś uczyni coś przeciw niemu, a biały dzień uczyni straszliwym i czarnym jak w dniu sądu Osareszelu. Się uderzać w podkowę tak, aby ją uformować. Mocniej, mocniej. Nina, wyobraź sobie, że to jest twoja nieulubiona koleżanka. Lejesz. Troszeczkę nam dym przeszkadza teraz. Dobrze, odejmij mu. Dziękuję ci bardzo. Łapa. Słuchajcie, dobrze. Czym jeszcze mógł zajmować się kowal? Kucią broni. No, między innymi mógł wykuwać coś takiego bardzo podobnego do broni, pewnie. Chodź do mnie. Miecze. Młotek w dwie ręce. I mocno starasz się uformować tak, aby tutaj był kształt taki, już płasko się robiło, dobrze? Mocno, mocno. I dalej myślimy cały czas, czym mógł dalej, co mógł robić kowal.
Były warsztaty ceramiki, były warsztaty kowalskie, były warsztaty z litografii, niesamowicie. Byliśmy przed chwilą w zrekonstruowanej Arce Noego, przepiękne miejsce, zaskakujące zupełnie. Czeka nas jeszcze wycieczka do grodu i zabawy w zamczysku niesamowitym. Absolutnie zero nudy. Piękna wycieczka. Cieszymy się ogromnie, bo udało nam się zdobyć dofinansowanie do tej wycieczki w PKO SA Banku. I bilecik kosztował tylko 10 zł, więc zachęcam pięknie, bo będzie jeszcze jedna wycieczka autokarowa do miejsca wygasłych wulkanów w Dąbkowie w sierpniu, więc zapisujcie się, bo miejsc w autokarze może zabraknąć. Ta wycieczka w Puławnej myślę, że na długo zostanie w pamięci dzieciaków, no bo atrakcja goni atrakcję. Niezwykłe miejsce na mapie Polski, na mapie świata.